Grzegorz Miśtal, witam Państwa w kolejnym odcinku programu ZUS bez granic. To jest program, w którym mówimy o ubezpieczeniach społecznych Polaków mieszkających lub pracujących za granicą. Dzisiaj powiemy o rencie rodzinnej, kiedy umiera rodzic, dziecku wali się cały świat. Jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy zaczyna brakować środków do życia, bo do otrzymania rodzinnej renty zabrakło tak niewiele. Kuba miał dwoje kochających rodziców. Mama w poszukiwaniu lepszego zarobku pracowała w Polsce i za granicą. Tata jest żołnierzem, który wyjeżdżał na misje wojskowe, między innymi do Afganistanu i Kosowa. U mamy Kuby wykryto raka, kiedy miał zaledwie kilka lat. Przegrała walkę. Zabrakło zaledwie kilku miesięcy składkowych, żeby chłopiec dostał rentę. Moja mama zmarła w 2003 roku. Po ciężkich dwóch latach choroby nowotworowej zostaliśmy z ojcem sami. Mieszkaliśmy w Darłowie, natomiast ojciec pracował w Łusce. Przez co przez większość dnia byłem sam w Darłowie i musiałem przejąć część obowiązków, które zwykle dzielone są na oboje rodziców. Moja mama pracowała w Polsce i za granicą. Z racji tego, iż w momencie śmierci miała 34 lata i nie posiadała dużego stażu pracy, nie otrzymaliśmy renty rodzinnej. Mój ojciec jest żołnierzem zawodowym. Po osiągnięciu przeze mnie pełnoletności wyjechał na dwie misje, jedną w 2011 roku do Kosowa, natomiast drugą w 2014 do Afganistanu. Musiałem sam sobie radzić, podczas gdy on przebywał poza granicami państwa. Teraz role się odwrócą, w czerwcu zostanę ojcem i będę głową rodziny i chciałbym być dla mojego dziecka tak dobrym, jak mój ojciec był dla mnie. Nasz ekspert Tomasz Szabliński, naczelnik Wydziału w Departamencie Rent Zagranicznych ZUS, powie, jakie są możliwości otrzymania renty rodzinnej i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać. Na początek jednak mail od pani Stelli z Niemiec. Pisze ona tak. Witam, proszę o poradę. Pracowałam w Niemczech, tu też mieszkam, na umowie polskiej jako osoba oddelegowana. Zaszłam w ciążę i jestem na zwolnieniu lekarskim. Jakie dokumenty muszę posiadać z Polski, by polskie ubezpieczenie pokryło wizyty u lekarza oraz poród w Niemczech? Zaznaczam, że mieszkam w Niemczech. Pozdrawiam, Stella. No to też pozdrawiam i oddajemy głos naszemu ekspertowi. Aby uzyskać polski zasiłek chorobowy, pani Stella powinna przedłożyć polskiemu pracodawcy oryginał niemieckiego zwolnienia lekarskiego, na podstawie którego pracodawca będzie wypłacał zasiłek chorobowy. Jeżeli pani Stella życzy sobie otrzymywać ten zasiłek na rachunek bankowy w Niemczech, powinna poinformować pracodawcę o numerze tego rachunku. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to tutaj pani Stella jako ten polski pracownik delegowany może mieć dostęp do świadczeń zdrowotnych w Niemczech, ale powinna posiadać taki specjalny dokument. S1 to jest taki unijny formularz, który wydać może Narodowy Fundusz Zdrowia i o ten formularz właśnie pani Stella do NFZ-u powinna wystąpić. Mamy nadzieję, że pani Stella już wszystko wie. Przypominamy, że oprócz Facebooka mogą się państwo z nami także kontaktować za pośrednictwem telefonu, skrzynki mailowej oraz Skype'a. Kto może się ubiegać o rentę rodzinną i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ją otrzymać? Od razu to pytanie do naszego eksperta. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej, która była uprawniona do polskiej emerytury lub renty, bądź spełniała warunki do otrzymania jednego z tych świadczeń. Jakie osoby są tymi uprawnionymi członkami rodziny? To przede wszystkim dzieci. To mogą być dzieci własne, dzieci przysposobione, ale także dzieci przyjęte na wychowanie. Dziecko posiada uprawnienia do renty rodzinnej do ukończenia 16 roku życia. Jeżeli kontynuuje naukę, to do 25 roku życia. Także współmałżonek nabywa prawo do renty rodzinnej i tutaj mówimy zarówno o wdowie, jak i o wdowcu.
wdowa nabywa prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili zgonu współmałżonka miała ukończone 50 lat, albo jeżeli wychowywała małoletnie dziecko, albo była uznana za osobę niezdolną do pracy. Także inne osoby, na przykład rodzice, mogą być uprawnieni do renty rodzinnej, ale tutaj jest warunek, że ta osoba zmarła powinna się przyczyniać do utrzymania rodziców. I jakie są zasady ustalania rent rodzinnych w przypadku, gdy osoba zmarła, pracowała w kilku państwach unijnych? Tutaj mają zastosowanie wszystkie te zasady, jakie prawo unijne niesie ze sobą, jeżeli chodzi o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Przede wszystkim, jeżeli osoba zmarła, pracowała w kilku państwach, to z każdego z tych państw możemy ubiegać się o rentę rodzinną. Przy czym w systemach niektórych państw mówimy o systemie rent rodzinnych dla wdowy czy wdowca i dla dzieci. I tak mamy, taką sytuację mamy w Polsce czy na przykład w Niemczech. Natomiast w niektórych państwach mamy system zasiłków sierocych dla dzieci i rent wdowich. I jakie zasady tutaj są stosowane? No przede wszystkim oczywiście ta zasada zrównania zdarzeń i okoliczności, zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zasada transferu świadczeń. No i to równe traktowanie, tak? Czyli przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego obywatele polscy muszą być traktowani przez instytucję ubezpieczeniową innego państwa, tak jak obywatele tego państwa. Również w zakresie dotyczącym składania wniosków, ubiegania się o te świadczenia, również mamy te ułatwienia polegające na tym, że wniosek o te świadczenia możemy złożyć w instytucji ubezpieczeniowej państwa zamieszkania. A czy członkowie rodziny mogą również uzyskać rentę, jeżeli osoba zmarła, pracowała poza Unią Europejską? Tutaj możemy mieć do czynienia z dwojakiego rodzaju sytuacją. Jeżeli ta osoba pracowała w państwie, z którym Polska ma umowę o zabezpieczeniu społecznym, to podobne zasady jak przy ustalaniu rent unijnych będą miały zastosowanie, ponieważ te umowy kierują się podobnymi zasadami. I w związku z tym, jeżeli ta osoba była zatrudniona na przykład w Polsce i na Ukrainie, to z każdej z instytucji takie świadczenie będzie osoba wnioskująca mogła uzyskać. Natomiast jeżeli osoba zmarła, pracowała w państwie tak zwanym nieumownym, czyli w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym, tutaj już nie będziemy mieli do czynienia z tymi zasadami ułatwiającymi uzyskiwanie świadczeń. Oczywiście możemy wystąpić, ale już we własnym zakresie do instytucji ubezpieczeniowej innego państwa, żeby ustaliła nam prawo do tego świadczenia i jeżeli warunki w świetle tylko i wyłącznie tego ustawodawstwa będą spełnione, to to świadczenie możemy otrzymać. Też oczywiście nie wiadomo, czy ono będzie transferowane, bo jeżeli przepisy tego państwa będą pozwalały na taki transfer, to oczywiście ta wypłata do Polski będzie zrealizowana, ale jeżeli takich przepisów w ustawodawstwie tego państwa nie będzie, no to tutaj nie będzie możliwa wypłata do miejsca zamieszkania. Też po stronie polskiej, jeżeli będzie ustalane uprawnienie do tej renty, nie będzie możliwe uwzględnienie tych wszystkich okoliczności, które miały miejsce w tym drugim państwie, jak również tych okresów ubezpieczenia. Tylko i wyłącznie polski okres ubezpieczenia będzie brany pod uwagę przy ustalaniu tego świadczenia. Powróćmy na moment do historii z felietonu. Czy w wyjątkowych przypadkach, wyjątkowych sytuacjach można otrzymywać rentę rodzinną, nawet jeśli zabraknie zaledwie kilku miesięcy w okresach składkowych? Na tą okoliczność polskie ustawodawstwo przewiduje pewne rozwiązanie prawne. Tutaj istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem o świadczenie w trybie wyjątku do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i no tutaj też trzeba pewne warunki spełnić, tak? Czyli tu jeżeli chodzi o renty rodzinne, to brak tego okresu tej osoby zmarłej, który jest potrzebny do tego, żeby w ogóle to prawo powstało, musiał być spowodowany przyczynami losowymi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta osoba, która wnioskuje o świadczenie, no, powinna znajdować się w takiej sytuacji, że nie może podjąć zatrudnienia ze względu chociażby na wiek, jeżeli o dziecku mówimy, czy ze względu na niezdolność do pracy, ale też powinna, będzie oceniana również jej sytuacja materialna i to sytuacja materialna tej osoby, ale również rodziny. Czy ten tryb wyjątkowy to jest renta specjalna, czy renty specjalne to jest jeszcze coś innego? To jest jeszcze coś innego. To jest świadczenie takie wyjątkowe przyznawane przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ono jest finansowane z budżetu państwa i no, każdy ubezpieczony, który właśnie z tych przyczyn, o których mówiłem, losowych,
nie spełnia warunków do przyznania świadczenia, nie może podjąć zatrudnienia z przyczyn zdrowotnych albo ze względu na wiek i jego sytuacja materialna, ale szeroko pojęta jest taka, że no, nie ma zagwarantowanych tych środków utrzymania, to daje podstawę do zgłoszenia takiego wniosku. Ona została w Polsce, on pracował w Szwajcarii, umarł na emigracji. Jego żona miała duży problem ze sprowadzeniem ciała do Polski, ponieważ nie było jej na to stać finansowo. Mowa o pani Danucie, z którą łączymy się teraz telefonicznie. Dzień dobry. Pani Danuto, proszę powiedzieć, no jak zakończyła się ta trudna i smutna historia? Sprowadziłam ciało męża, troszeczkę to trwało, ponad miesiąc czasu, ale tutaj w miejscowości, gdzie mieszkam, była zorganizowana zbiórka i dzięki temu byłam w stanie ściągnąć ciało do Polski i pochować męża. A dlaczego pani musiała prowadzić tę zbiórkę? Czy brakowało państwu jakichś dokumentów z ubezpieczeniem społecznym? Tam troszeczkę inaczej to wszystko działa. Ale co to znaczy inaczej działa? Że działa opieszale, czy... Mąż płacił za, tak jak u nas, na Narodowy Fundusz Zdrowia i na ZUS, ale to nie pokrywa kosztów typu, nie wiem, przyjechania karetki, ciała w kostnicy, sprzątnięcia ogródka osoby, w której mąż zginął, tak? Mhm. I opierając się na pani doświadczeniach, no co by pani powiedziała innym? Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją w przyszłości? Mąż w pewnym sensie ubezpieczył się niestety. Do ubezpieczenia pełnego, którego on sam osobiście dodatkowo się ubezpieczył, brakło 3 dni. Mąż zginął 29 grudnia, a ubezpieczenie było ważne od 1 stycznia. Pani Danuto, Tomasz Szabliński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A proszę mi powiedzieć, czy zasiłek pogrzebowy z Szwajcarskiej Instytucji Ubezpieczeniowej pani otrzymała? Nie. Ale czy występowaliście państwo z takim wnioskiem, czy generalnie odmówiła instytucja szwajcarska takiego zasiłku? To znaczy, to już było po fakcie, ponieważ wszystkie dokumenty były tutaj. Chodzi o faktury pochówku tutaj męża, poszły tutaj do ZUS-u, tak? Oryginały. Mogą wystąpić dwojakiego rodzaju sytuacje. W tych relacjach unijnych generalnie to możemy otrzymać tylko jeden zasiłek pogrzebowy z jednego państwa. Tym państwem właściwym jest państwo, w którym ten zmarły był ostatnio ubezpieczony. Tak? Czyli tutaj Szwajcaria powinna się poczuć odpowiedzialna za wypłatę tego zasiłku pogrzebowego. Czy ZUS może pomóc pani Danucie w uzyskaniu, jak wydaje się, należnych jej świadczeń z tego kraju? Wydaje mi się, że po stronie szwajcarskiej również instytucja ubezpieczeniowa powinna rozpatrzeć uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i powinniśmy prześledzić ponownie jeszcze tą sytuację. I ZUS, rozumiem, tak, i tutaj oczywiście możemy udzielić pomocy w załatwieniu tej sprawy. No i tą pozytywną informacją kończymy naszą rozmowę. Dziękujemy bardzo serdecznie pani Danuto, że była pani z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, Polacy zaczęli masowo wyjeżdżać do pracy za granicą i wiele polskich dzieci stało się tak zwanymi eurosierotami. Jak takie dziecko i jego opiekunowie mają sobie poradzić z dokumentacją, kiedy rodzic zatrudniony za granicą umiera? Bo do tego może jeszcze dochodzić też bariera językowa. Aby w ogóle móc wystąpić z wnioskiem o rentę rodzinną z tytułu zgonu takiej osoby, to powinniśmy posiadać to takie minimum informacji o zatrudnieniu tej osoby za granicą, czyli w jakim państwie było to zatrudnienie, w jakich przedziałach czasowych, ewentualnie u jakich pracodawców zmarły pracował. Te informacje trzeba przedstawić na takim formularzu unijnym E207 i na tej podstawie instytucja ubezpieczeniowa państwa, do którego trafi wniosek o świadczenie, w tym przypadku o rentę rodzinną, będzie mogła odszukać tą historię ubezpieczeniową tej osoby zmarłej. Także
język tutaj też nie jest, że tak powiem, przeszkodą, czy ta bariera językowa, dlatego że wszystkie dokumenty i wnioski, jakie sporządzamy, sporządzamy w języku polskim. Nie musimy tego czynić w języku urzędowym państwa, do którego ten wniosek będzie skierowany. No i oczywiście możemy skorzystać z pomocy ZUS-u, który ten wniosek skompletuje i prześle do instytucji zagranicznej. Także nawet jeżeli nie mamy dokumentów dotyczących zatrudnienia, dotyczących ubezpieczenia, ale wiemy, gdzie zmarły pracował, w jakim państwie, w jakich przedziałach czasowych. Jeżeli znamy numer ubezpieczenia osoby zmarłej albo znamy pracodawców, to już będą informacje pozwalające na rozpatrzenie takiego wniosku. No i nadszedł czas na podsumowanie tego wszystkiego, czego się dziś dowiedzieliśmy. Tak, polska renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która była uprawniona do emerytury bądź renty albo spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ułatwiają uzyskanie renty rodzinnej w przypadku zgonu osoby, która pracowała w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rentę rodzinną można uzyskać z każdego państwa, w którym ta osoba zmarła wykonywała zatrudnienie, oczywiście o ile zostaną spełnione warunki niezbędne do uzyskania tego świadczenia określone wewnętrznym ustawodawstwem każdego z państw. Wniosek o rentę rodzinną możemy złożyć w instytucji ubezpieczeniowej państwa zamieszkania i nie ma potrzeby składania kilku wniosków do każdej z instytucji, w których ta zmarła osoba była ubezpieczona. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Nasz ekspert rozpoczyna teraz dyżur na Facebooku. Proszę go o wszystko pytać. Przypominamy, że oprócz Facebooka mogą się państwo z nami kontaktować za pośrednictwem telefonu, skrzynki mailowej oraz Skype'a. Kolejny program ZUS bez granic w TVP Polonia za 2 tygodnie. Będzie to ostatni program naszego cyklu. Poświęcimy go powrotom naszych rodaków z emigracji. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.